No i mamy kolejny dzień. I tak to wygląda pięknie. I jest pięknie. Jest 25 stopni. Znaczy ma być 25 stopni. A mamy połowę września. No i idziemy się trochę pochilloutować, poopalać na plaży. A co? Gdzie idziemy? W lewo, w prawo? Ja myślę, że w prawo, bo tam mniej ludzi chodzi. Aha. Ale popatrz, jaka woda jest dzisiaj taka. Jaka? Bardzo głośna. No. Ruchoma. Madzia bierze swoje wyplatanie. Ja mam sprzęt plażowy. Dalej, dalej, Madziu. Dalej. No i będzie pięknie, fajnie. W tygodniu jest super, bo ludzie normalni pracują. A nie normalne obiboki. Robią to, co my. Ale czad. Normalnie jakie Bahamy. Ale to jest superowo. Co prawda nie są to palmy, no ale zobaczcie, jak jest fajnie. Fajne miejsce na foteczki. W ogóle, no ekstra. Kolejne fajne miejsce, nie? Nie, naprawdę, jestem w szoku, jak ładne miejsca są nad Zatoką Pucką. Nawet bym powiedziała, że jest ładniej niż nad morzem. Pięknie. No i fajnie, bo ciepło. Super jest. Miejsce super. Miejscowość nazywa się Rzucewo. Zjazd jest przed tym pałacem, co wam wcześniej pokazywaliśmy. Naprawdę jest tu pięknie, spokojnie. Szkoda, że musimy jechać, no ale przed nami jeszcze mnóstwo miejsc. Teraz jedziemy do Osłonina. Droga trochę wyboista, ale kamper dał radę, więc dojechaliśmy sobie tutaj. I mamy taki widok. I tutaj chyba zostajemy już do końca dnia i na nockę. Fajnie. Szlak kaszubskiej tradycji rybackiej. Yeah. I taki pomościk tutaj mają. Kolejny pomost, kolejne molo. Tym razem Osłonino. Fajnie to. A jeszcze chwilę temu byliśmy tam za rogiem. I tak sobie odpoczywamy w Osłoninie. Madzia się opala, a ja robię obiadek. Cześć, Madzio. Taki taras widokowy, znaczy taras. Górka. Klif. Z której widać zatokę. Ale czad. W Osłoninie. No jest pięknie. Widać dużo płytko. No jest. Bardzo płytko tam dokąd. To jasne jest. Przed chwilą pan sobie szedł wodą. Ja aż do tamtąd doszedł. Do tej ciemnej linii. Super. Ale jest czadersko. Jak wam się podoba moje nowe wdzianko? Marek mi zrobił. Dziergał mi sam po nocy. Tak. Nie no. Tak, ale pasuje mi. Ukradłaś mi po prostu koszulkę, bo nie miałaś co ubrać, nie? Tak. Marek mówi, Jezus, jaka ona wielka. No. A to Markowa koszulka. A na mnie za ciasna.
Opisz mi ją w spadku. Mhm. Dobra. Chodźmy, chodźmy dalej. To miejsce, to co? My nie znaleźliśmy go przypadkiem. O tym miejscu powiedziała nam para z kampera niebieskiego 43-letniego. Tak. Także oni tutaj gdzieś w okolicy mieszkają i nam polecili. No i faktycznie miejsce jest naprawdę bardzo ładne. Z kanału Testą po Polsce, tak? Przez Jakbyście Polskę. Jakbyście się wybielali w ogóle nad polskie morze, to warto przejechać nad morze, tą jednak wybrzeżem Zatoki Puckiej, bo naprawdę robi wrażenie. No, piękna jest Polska. Naprawdę. Kurde, ale widoki. Co jest? No, tam stanąć. To taki... O Jezus. Ale ryzyk. To ty sama tam nie idź. Ale jest wysoko. Kurde. No i niebezpiecznie. To wszystko się trzyma w powietrzu. Stajesz tam i lecisz w dół. I to grubo. Tutaj tak tego nie widać, ale to jest naprawdę. Madzia, gdzie idziesz? Sama. A w oddali widać cypel helski. I tam gdzieś, o widać. Tam jest Hel. Jeszcze wczoraj byliśmy tam. Wczoraj? Przedwczoraj. O, taki wielki mur oporowy. Potężny. O, to wszędzie domki stawiają dalej. Nawigacja nas tak poprowadziła. No, oczywiście poprowadziła nas najlepszą drogą, nie? No, przynajmniej się dowiedzieliśmy, że jest jakaś kopalnia nad morzem. Nad no, Zatoką. Są po prostu na ulicy. No i jesteśmy za granicą. No. Teraz jesteśmy w Italii. No, no. I Adriatiką sobie jedziemy. No, no, oczywiście. Tak. Buongiorno tutti. Ale ładnie jest, no. Kto powiedział, że trzeba za granicę? A to tylko Rewa. I jedziemy zobaczyć tą mierzeję, to coś takie, ten cypel wystający. Połowa września, a tu sezon trwa, jakby było lato. To ten samochodzik, mówiłaś? A, to taki ten. Piaggio. No ładnie tu. Francja, elegancja. Co to jest? Kafe? Taki kafe. Mówisz, że to z kotwic? No wygląda, że kotwice tylko. Kotwice na ogół są cztero jakby haczaste, czteroramienne. No wiem, to jest taka... No. No i jesteśmy na tym cyplu, który pokazywaliśmy w Pucku. W Pucku była taka jakby rzeźba w parku, gdzie było pokazane, że właśnie w Rewie jest ten cypel. I on jakby idzie na drugą stronę, na Półwysep Helski. I tam z tamtej strony niby jest też taki cypel. Niby one się może kiedyś połączą, no bo tak to wygląda, jakby miały się połączyć. On tam jest przy Kuźnicy, a tutaj jest w Rewie. Bo już obczailiśmy sobie to na Google. Fajnie. No i Madzia, jak to Madzia? Oczywiście zbiera szkiełka. Bo jeszcze w tym roku nie zbierała. W tym roku tylko gałęzie były, znaczy patyki. Ale jest czadersko. Jeszcze się załapiemy na zachód słońca. No super. Fajnie, że tu przyjechaliśmy. Ja nawet do wczoraj nie wiedziałam, że w ogóle istnieje takie coś jak taki cypelek. Także jak widać w Polsce jest bardzo dużo miejsc, których ludzie po prostu nie znają, więc po co jechać za granicę, jak można Polskę zwiedzać? Nie, no, można, można. Naprawdę bardzo ładnie. No? Można jechać za granicę, czemu nie? Jak ktoś już zna tak dobrze Polskę, no to pewnie, że tak. Tylko, że często ludzie nam piszą, jedźcie do Hiszpanii, jedźcie do Portugalii. A my takich prostych, banalnych rzeczy nie znamy, jak Rewa. Nie byliśmy tutaj nigdy. I w wielu, wielu miejscach nie byliśmy.
Na Mazurach nie byliśmy nigdy, więc my mamy takie zdanie, że najpierw powinniśmy poznać swój kraj. No. A dopiero potem... Zaskakuje, naprawdę. Bo Polska jest piękna. Naprawdę. Jak to mówią, cudzy chwalicie, swego nie znacie. Kolejne miejsce nad zatoką, Mechelinki. Gdzieś tu jakieś takie fajne podobno miejsce ma być. I tu chcemy przenocować, mamy nadzieję, że się uda. Bo już się robi troszkę wieczornie. Czy ja wiem, czy to jest tak ten... Wszyscy tak, Mechelinki to super zajebiście. Kurwa, aha, jak ja nie lubię takich spędów. No nie, to mi się nie podoba, bo... No to przecież tam, gdzie byliśmy dzisiaj, w Osłoninie, czy w tym, że... No, tam było lepiej. No i jesteśmy w tych Mechelinkach. Dla mnie to nie jest szał. Nie podoba nam się, ale... Przenocujemy. Przenocujemy i pojedziemy dalej, no bo... To nie nasze klimaty. Widzieliście w ostatnich dwóch jakby... No nie wiem, w filmach? Może nie w filmach, bo to może będzie w jednym filmie. Ale w ujęciach, czyli te miejsce, Osłonino, później to, że... Jak to było, Rzeszow? Rzucewo. Tak, tam było bardzo fajnie. Tam było romantycznie, klimatycznie, no mało ludzi. Ale mogliśmy tam zostać, bo chcemy jak najwięcej zwiedzić. Tak, bo staramy się gonić pogodę. No. Więc lecimy z pogodą, jeszcze jutro jest jeden dzień słońca, więc jutro pojedziemy dalej. Jednak postanowiliśmy przejechać gdzie indziej, bo Marek rozszyfrował mapę i okazało się, że to nie jest to miejsce z polecenia. A tu droga, już teraz i tak minęliśmy te górki i wertepy. Bo to jest ten. Także dojazd, no ale tak nas uprzedzano, więc coś nam się nie zgadzało z tamtym parkingiem. I zobaczymy tutaj. Bo są Mechelinki dół, parter i Mechelinki piętro. Jedziemy na piętro. Zobaczymy, może będzie lepiej, spokojniej, bardziej po naszemu. No. To nie jest jeszcze tak. Aha, to jeszcze nie to. Też można stać, nie? No ale... Ale to nie to. No nie to. Jednak nie jedziemy dalej, bo nie da się tam jechać. Pozostaje nam się wycofać i zaparkować 5 metrów wcześniej. Ale lipa. Jest miejsce, ale nie można do niego dojechać, bo ktoś tu sobie chatę buduje i rozkopał drogę. No i wygląda to tak. No. Zjechalibyśmy, ale już nie wyjechalibyśmy. Nie, także nie ma co kombinować. Nie ma szans. Ale na szczęście wiemy, że kilka metrów wcześniej jest. Pójdziemy najwyżej tam zobaczyć, no. Bo to jest dosłownie 500 metrów. A... Ale i jazda. Ale i jazda. Jestem zły. Więc w ramach rekompensaty, że nie dojechaliśmy tam, mamy taki widok na noc. Może być. I tak to wygląda ten teraz widokowy w Mechelinkach, do którego nie dojechaliśmy. Oczywiście Google nas poprowadził nie tą drogą, co trzeba. Przez lasy chciał nas poprowadzić. Dlatego nie dotarliśmy tutaj. A jest tu trochę aut, tylko nie będę pokazywać. No i taka to jest patelnia, z której widać to coś i tak ładnie. Jest taki ładny widoczek. Jeden busiczek sobie tu stoi. I taką drogą Google mnie poprowadziło, żebym zjechał na ten taras w Mechelinkach. No przecież to jest jakaś masakra. Oj, Google. Przecież każdy normalny by tędy nie pojechał, nawet osobówką. No przecież ja nie rozumiem. Nie wiem, czemu Google tak robi. Przecież widzicie, jak nas dzisiaj poprowadziło przez jakieś kopalnie. Bo co, najkrótsza trasa? Ale drogi to nie są drogi. Tam to się dało przejechać, a to się nie da. Ja wiem, zaraz ktoś powie, zmień aplikację na mapy, czy na to, na tamto. Jeżdżę na Google, bo później mam fajne statystyki. Wiem, gdzie byłam. Gdzie byłem, wszystkie oznaczenia, wszystkie zdjęcia, wszystko. Nic mi tego nie da. Tylko Google, które jest wredne, niedobre i ciągle nas oszukuje. Tak więc nasze miejsce na lotkę nie jest takie złe. Tu jest fajny patent, bo tu z boku jest posesja, która jest do kupienia. Ciekawe, za jakie pieniądze. Nad samym brzegiem.
Dziwne to jest, że jest jeszcze nie kupiona, ale z drugiej strony jak patrzyłem, to tam nawet na tej posesji jest mały bunkier. Więc może ktoś nie chce tego ruszyć, albo po prostu boi się na skarpie cokolwiek budować. I tak jak widać tu, gdzie stoimy kamperem, ta posesja zaczyna się tam słupem. Tu jest mur. Tu jest cały jakby sad. No jest kawałek posesji. I kończy się skarpą nad zatoką. Klifem. I nawet fajnie tutaj to wygląda. Kurde. Tu jest jedno jakby piętro, jedna działka. Zrobię szeroki kąt. I wyżej jakby jest drugie. Tu jakby wszystko wykarczował. Spokojnie kamperem by stanął. No i wyżej jest jakby druga. Ale to jest wszystko jedna posesja. No i jest do kupienia. Jest numer telefonu, jest... My zaparkowaliśmy wcześniej, tam gdzie stała ta przyczepa, ale już od kiedy tu stoimy, z 5 samochodów jechało i każdy tak jedzie i zatrzymuje się tam na tym miejscu i wycofuje, bo nawigacja każdego prowadzi tak, że utknie w tym miejscu. Nie wiem, że tego ktoś nie, nie wiem, czy to się zgłasza jakoś, bo sami byśmy zgłosili. Jak może Google prowadzić taką drogą samochody? Nie rozumiem tego. I tu takie fury tu przyjeżdżają, bo każdy chce jechać na ten. No bo skoro taką trasę wyznacza, no to ufasz, no nie, że będzie przejazd, a tu jednak ząg, niestety. Google, po prostu Google.